Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy i będziemy dzisiaj mówić o takiej grze, którą rok temu na SN wyciągnąłeś, nie, dwa lata temu. Jakoś tak, to już strasznie dawno było. Strasznie dawno, gra, która wyglądała bardzo fajnie, jak do tego podchodziliśmy. Post-apo, figurki, tak. Gra przygodowa, Ameritrash. Coś nie po naszemu całkowicie. Jest to gra Raid and Trade, Mage Company, tak nazywa się firma. Oni chyba zrobili taką kiedyś grę Hojuk, która Hojuk, bardzo tak. Negatywnie była oceniana przez graczy, z tego co pamiętam. No ale my zaryzykowaliśmy i stwierdziliśmy, że no kurczę, tacy mamy trefowcy, jak my musimy zagrać w Raid and Trade. Także no powiemy chwilę o tym, co i jak. A mówić będą. Widzisz? I Czuniek. No dobra, no to zaczniemy od chyba klimatu, bo tu jest ten klimat. No klimat jest taki, że uderzyła apokalipsa, tylko taka może nie bardziej Mad Maxowo pustynna, tylko taka, że cywilizacja się skończyła, trochę na tym mieście urosło zieleni, więc tam chodzimy po jakichś zgliszczach, ale ładnie wyglądających, zarośniętych. I co? No i standard. Wchodzimy do domków, jakichś osad, próbujemy wyciągnąć zasoby. Z tych zasobów robimy sobie jakieś narzędzia, żeby szybciej wyciągać zasoby i próbujemy przeżyć. Tak, sprawdzałem na... bo Czacha Games to ogłosiła, że będzie to po polsku. Będzie. Znaczy, tak ogłosiła. Ogłosiła, ale czy będzie, to nie wiadomo. No dobra, no to zaczniemy może od... Ten klimat tutaj głównie robiony jest przez planszę. I opis samej rozgrywki, nie? Bo znaczy, to plądrowanie... Samo to, co robimy w grze. Zasoby pozyskujemy plądrując tutejszych, plądrując tutejszych lub walcząc z innymi graczami. Tak. No i oprócz tego mamy taki katanowy trade, czyli możemy daj mi dwie owce za jednego barana. Tutaj wymieniamy się... Daj mi dwie tabletki za skarpetę. Tak, albo jakiś tam metal, albo broń za coś tam innego. I tak naprawdę, nie wiem, no to figurki mamy klimatyczne. Plansza, która jest mega nieczytelna na początku. Plansza jest nieczytelna, estetyczna, tak? Ona, bo tam jest, ona nie jest podzielona na pola, tylko instrukcja na ci drogi. Mówi, możesz chodzić po drogach. No i żeby tam się żeby zauważyć, w jaki sposób to działa, no to trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Tak, szczególnie, że tam są takie problemy, że na tych drogach leżą czasami jakieś przeszkody, które robią nam jakiś taki klimat, że żeby na przykład dojść do tego, żeby splądrować jakąś tam przyczepę kempingową, w której mieszkają ludzie, którzy przeżyli, trzeba coś przeskoczyć i czasami jak się tam nie przyjrzysz, to nie policzysz, że ach, muszę więcej tam dojść. W każdym razie pierwsza gra, jak żeśmy grali, z 15 minut patrzyłem na tą planszę, zanim się zorientowałem, wiesz, jakby poukładałem no, sobie. Tam jest taka dziwna, jest nadźgany, tam jest taka dziwna zasada o tym, że jeśli chcesz splądrować tę przyczepę, to musisz stać koniecznie na tej drodze, bo ta droga, tak, która jest parę metrów dalej oddzielona trawnikiem, to już z niej nie można splądrować, bo nie potrafimy chodzić po trawnikach. Po postapokalipsie musimy mieć asfalt pod stopami, bo po miękkim nie przejdziesz. Jak w Stalkerze. Masz buty takie, wiesz, podkute, to tak to działa. Nie wiem, rysunki może trochę klimatyczne. Samo to, że plansza jest modularna, że możesz sobie ją złożyć w różny sposób, jest fajne. Tak. Na pewno fajne, mieliśmy taką partię, gdzie taki starszy pan przychodził patrzeć, jak grać, i tak długo dosyć przy nas stał, bo tam się różne rzeczy działy. No klimat na pewno to jest też to, że wszelkie ilustracje, które są w tej grze zrobione, to są takie... Taki fajny komiksowy styl. Fajny komiksowy styl, który faktycznie chyba dobrze funkcjonuje. Także pod względem takiego wykonawczo-wyglądowego, wizualnie, to nie jest może najwyższa półka, ale ta gra też nie kosztowała tak jak te gry z najwyższej półki, więc to tak uczciwie powiedzmy, nie? Mm-hmm. Figurki są spoko, szału mi urywają, pewnie gdybyśmy je umieli pomalować i pomalowali, to byłyby fajniejsze. Nie są aż tak szczegółowe. No tak, ale wiesz, też nie są jakieś tragi, znaczy... Taki taką... poziom z Talizmana, tak. No może trochę Talizman Plus. Tak, bo są trochę delikatniej zrobione. Na przykład tam babka chodzi z jakimś kablem elektrycznym, ta, która jest elektrykiem. No i ten kabel faktyczny tam jest, tam ładnie wisi i tak dalej. No dobra, gra jest śmieszna, bo gra jest od 3 do 5 graczy, czyli w dwójkę nie zagramy, bo odpada cały czas ten jeden z ważniejszych mechanizmów, który tutaj jest w opisie tej gry, czyli opis negocjacji. Więc mamy od 3 do 5 graczy. Możemy grać wolną Amerykankę, a możemy też grać jakieś scenariusze, które są rozpisane w tym. W instrukcji jest pierwszy. Tak. Także, no,
To już jest pewne ograniczenie, mam wrażenie. Bo to jest ma zagrasz na dwóch graczy. Tak. Rate and trade nie zagrasz. No dobra, no mechanicznie powiedzmy, bo to jest mega prosta gra. No. Mechanicznie chodzi o to, że każdy gracz ma 15 punktów akcji do wykorzystania na rundę i gracze po kolei wykonują ruchy. I tak. Każdy ruch coś tam kosztuje. Przesunięcie się z kafelka na kafelek planszy kosztuje punkt akcji. Zarabowanie przyczepy kosztuje powiedzmy 6 punktów akcji. Zarabowanie jakiejś lepiej ufortyfikowanej kosztuje 10. No i tak zarządzamy sobie tymi punktami akcji, żeby jak najdłużej grać i jak najwięcej wyciągnąć rzeczy z rundy. To jest pierwszy mechanizm. Drugi mechanizm jest taki, że jak plądrujemy, to wsadzamy łapę do woreczka, w którym są żetony z zasobami. Najpierw mechanizm plądrowania jest śmieszny, bo mamy dwa rodzaje plądrowania. Albo plądrujemy i ludzie nas przez to nie lubią na dzielni, bo żeśmy splądrowali, czyli płacimy swoją reputacją, a wrzucamy kostką. I ta kostka jest 6K6, znaczy, 3 puste, 3 sukcesy. Tak. I w zależności od tego, czy nam wyjdzie sukces, czy porażka, to wkładamy łapę i wyciągamy więcej lub mniej tego żelazka. Plus, jeśli wyjdzie nam sukces, to czasami karta mówi nam, może coś zrobić dodatkowego. Przeważnie zamienić jakiś zasób lub własną statystykę na coś. Tak. No i co? No i ja tak na wyrost powiedziałem, że wsadzamy łapę do worka, bo mnie do tego woreczka się mieszczą 3 palce tylko, a on jest wypchany taki po brzegi. Woreczek jest, wiesz, jak mi się ten woreczek kojarzy, jak są takie podróbki chińskie, spodni moro, kurtek moro. To jest takie, ja nie wiem, czy... Jak to, jest taki twardy, no właśnie... Twardy, plastik. Taki jak plastik. To jest płótno, ale wydaje się, że to plastik. Nie, to jest takie jak... Nie wiem, czy ktoś z was miał takie coś... Są kurtki przeciwdeszczowe, które nie oddychają i to jest właśnie taka to kurtka. Jest to. To jest taka kurtka, która przepuszczalność powietrza zero. Ale też możesz w nią skoczyć do basenu i ten nie zmokniesz. No ale dobra, i ciągniemy te zasoby. I po co są nam te zasoby w zasadzie? Zasoby są po to, że każda postać, która tam różni się minimalnie zdolnością, ma talię kart, z których może budować sobie jakieś narzędzia, tak, które będą w przyszłości. Takie typowo postapo, nie? Tam tak. Latarkę sobie robisz, bo umiesz, tak? Tak. I latarka pozwala rabować lepiej, czyli mamy ten samonakręcający się cykl. No i co? No i tam. Możemy je budować. Zmierzam do tego, że. Bo to już pierwszy taki mój przytyk, że powiedzmy. Ta postać będzie koniecznie chciała mieć pomarańczowe żetony, zielone, białe i czasem szare. Czyli powiedzmy gumę, coś tam, drewno i coś tam, a ktoś inny będzie potrzebował leków i tak jak ja miałem teraz, że właśnie przed momentem graliśmy sobie w partii, ja potrzebowałem leków i pomarańczowych, czyli gumy. No i co? No i w ogóle kolorów kafelków w grze jest 8 rodzajów zasobów. Tak. I jeśli nie losujesz tych, które są ci potrzebne, no to jesteś zmuszony, żeby handlować z innymi graczami. Ale jeśli powiedzmy inni gracze losują to, co potrzebują, to tak jakby nie mają potrzeby wymiany z tobą. Ale jakby... Nie miałeś wrażenia, że ostatnio jak graliśmy, wy po prostu wylosowaliście to co potrzebowaliście, a ja zostałem tak z niczym i tak nikt ze mną nie chciał rozmawiać? No tak, ale jakby, bo to ważne. W grze dążymy do spełnienia trzech celów, kto je spełni i na końcu zrobi 20 punktów akcji, to jest ważne, bo zaczynamy z 15 i musimy coś sobie wymyśleć, jakieś przeważnie zbudować coś, co da nam te dodatkowe 5 akcji. Wygrywamy grę. I możemy wygrać grę na jakby 3 możliwości i za chwilę będziemy o nich pewnie rozmawiać. Pierwsza to jest właśnie poprzez budowanie tych różnych przyrządów dostajemy tak zwanego skilla. I ten skill działa w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie miał 20 skilla, czyli zbuduje tych przedmiotów około tam 10, bo tak sobie możemy uśrednić. Średnio powiedzmy. To jest dość sporo, żeby zbudować 10 tych szczególnie po tym, co powiedziałeś, tak? Czyli muszę zbudować 10 przedmiotów, każdy z nich potrzebuje danego typu zasobu, a ja je wyciągam w sposób losowy, więc muszę dobrze losować, żeby to zrobić. Jeżeli ktoś to zrobi, no to wygrywa grę. To jest akurat fajne, klimatyczne, że nagradzają to, że jesteś prawny, że coś sobie tam produkujesz. Mhm. Drugi moment, który możemy wygrać, to jest to, że jak sobie łazimy po tej dzielnicy, to czasami jak sobie coś tam rabujemy, to musimy rzucić kostką, a czasami musimy zapłacić swoją reputacją. I możemy wygrać mając 10 punktów reputacji. A ją otrzymujemy w sposób taki, że możemy iść kooperować z tym outpostem. Outpost, ostatnia placówka cywilizacji. Tak, i tam możemy sobie kooperujemy. Pomagać i możemy za to dostawać punkty w bar...
płacąc dużo punktów akcji, bardzo szybko możemy zrobić dużo punktów reputacji. Tak. No warunek jest taki, że ktoś w tym outpostie jest i że go nikt tam nie bije, tamtąd nie wyrzuci. Druga możliwość jest taka, że wchodzę do jakiejś lokalizacji i rezygnuję z wyciągania tych żetonów. Co daje znaczy, mi... po pierwsze, właśnie, to jest, najdziwniejszy tak. sposób, bo to musisz pójść, do lokalizacji, chcieć plądrować lokację i wylosować kartę, która pozwoli ci uniknąć plądrowania, tak. Pozwoli ci stwierdzić, że nie, ja jednak ich zostawiam w spokoju i za to dostajesz tak. reputację na dzielnie. Czyli tu mamy takie 50-50, albo się uda, albo się nie uda. No i mamy trzeci sposób. Trzeci sposób to jest taki, że mamy widoczne cele, ich jest więcej o jeden niż jest graczy. I te cele przeważnie polega na tym, że musisz zebrać jakieś określone żetony, mieć ileś tam, nie wiem, punktów skilla, ileś splądrowanych tych rzeczy, ileś punktów reputacji. To jest taki bardziej rozbudowany crafting, bo jeśli budowanie narzędzi wymaga tylko żetonów wyciąganych z woreczka, to wypełnianie questów wymaga trzech różnych rzeczy. Wymaga czasem żetonów, ale też innych. Wszystkie tak. rzeczy są zasobem, czyli i reputacja, i tak. liczba wykonanych narzędzi może tak. być tam zasobem. Tak więc i to nam daje jakąś zdolność do końca pasywną, gry. Pasywną do końca gry. I tego trzeba zrobić trzy. No i jakby po tym jakby wstępie specjalnie to powiedziałem, bo to o czym powiedziałeś, mianowicie to, że każdy ma predefiniowane żetony, które będą właśnie pozwalały mu kraftować, powoduje to, że dociąg, który masz, jest niemiłosiernie istotny, tak? Bo jak źle ciągniesz, to żebyś nie wiem co, nie zrobisz nic, a bez zrobienia tego nie jesteś w stanie skończyć gry. Bo jedyną możliwością skończenia gry jest zrobienie 20 punktów akcji, a tego nie zrobisz, jeżeli nie skraftujesz sobie tak. czegoś, co ci da te dodatkowe punkty akcji. Jest jeszcze zasób ten fioletowy, jedzenie. Jedzenie też daje punkty akcji, ale musisz je wyciągnąć i muszą ci przeciwnicy go nie zabrać. Dokładnie, więc tak naprawdę, no znowu, masz szansę 1 do 8, tak? A średnio wyciągasz z worka, tak jak liczyliśmy, około 5. Zależy na której lokalizacji. Lokalizacje to są trzy typy lokalizacji. W najgorszych mamy oczywiście najmniej, wyciągamy w najdroższych najwięcej i to też jest śmieszne, bo nie ma żadnej zależności pomiędzy tym, znaczy jak masz rzut kością, to po prostu na zielonej i żółtej lokalizacji rzucasz tą samą kością. Tam tak. nie ma poziomu. Znaczy czasami na czerwonych jest zasadzie, więcej... jeśli ci się nie uda, tak, to dostajesz coś, jeszcze kary. Tak więc jedna moja tura wyglądała tak, że wydałem 10 punktów akcji na rzut kostką, nie wyszedł, straciłem 5 punktów akcji i to był koniec mojej tury. Tak i dodatkowo, żeby jeszcze było tak bardziej talizmanowo, chciałem powiedzieć magicowo, bardziej talizmanowo, mamy takie te karty IN, które... To są zapomniałem jak nie się nazywa. Intercourse. Dobra, za chwilę sobie przypomnę. To są jakieś karty akcji, tak, karty spotkania. Tak, to są takie karty spotkania i chodzi o to, że jak wchodzę na jakiś kafelek, taka karta się pojawia, mogę ją sobie zakupić i to są takie karty takie z pogranicza OP totalne, pod tytułem na przykład jest karta, neguje walkę ze mną, albo na przykład miałem bardzo fajną kartę, ktoś, ty też mi tam zagrałeś ostatnio. Tak. Wchodzę do... Wydaje 10 punktów akcji na splądrowanie domku, a drugi gracz mówi nie. Nie. I nie masz jakby, no nie. I koniec, tak? Albo, nie wiem, coś tam innego. I to są takie dosyć dziwne karty, które czasami mogą się przydać. Je też kupuję za te żetony. Więc tak naprawdę cała gra polega na tym, że biegamy po tym mieście, staramy się plądrować jak najwięcej. Jak czegoś nie mamy, staramy się wymienić. Jak nie możemy się wymienić, to możemy przylutować komuś. Ale też jest śmieszne, bo żeby komuś przylutować, muszę zapłacić punkty akcji. A w dodatku macie jeszcze żeton walki. Mieć żeton broni. A skąd bierzemy broń? Z plądrowania, czyli musimy najpierw sobie wylosować. Tak, a jak nie wylosujemy, to też nie powalczymy, bo też jest takie coś, że jak ktoś nas zaczepia, to my chcemy się bronić. Żeby się bronić, też trzeba broń. Nie wylosować broni przez całą grę? No nie sądzę, żeby ktoś ci sprzedał broń za coś. Tak, i trzeba jeszcze mieć punkty akcji, bo też żeby się bronić, nie w swojej kolekcji, trzeba mieć punkty akcji. I to są takie dosyć dziwne rzeczy, dlatego że początkowo, jak patrzyłem na tą grę, co graliśmy, to pomyślałem sobie, okej, to są fajne, znaczy... Może nie jestem fanem takich gier, ale czas na jakiś czas lubię zagrać w taką grę. I gdyby ona była na takiej zasadzie, że ja faktycznie mam poczucie, że to co robię jest, wiesz o co chodzi, że och, dobrze wymyśliłem sobie rozplanowanie tych 15 punktów akcji i dzięki temu zdobyłem to co chciałem i nie wiem, zwiększyłem swoje szanse na wygraną, to bym chyba się czuł zadowolony.
Natomiast tutaj jest ten element losowy, który działa na kilku poziomach. Tutaj problemem dla mnie jest to, że już pali licho ten element losowy, ale już nawet porównując do samego talizmana. Tutaj jeśli masz te trzy cele zwycięstwa i zbliżając się do Któregokolwiek. Znaczy inaczej, zbliżając się tylko do jednego celu, tak jakby masz wrażenie rozwoju. Tylko jeśli sobie kraftujesz przedmioty, rozwijasz swoje opcje. Jeśli powiedzmy próbujesz iść na zwycięstwo, na zdobycie szacunku na dzielni, to w żaden sposób nie sprawia, że dostajesz w grze coś nowego. Tylko to jest takie suche trzepanie punktów, tak, które nie premiuje w żaden inny sposób. Nawet w talizmanie, jeśli chodzisz po tej planszy i bijesz potwory, to za bicie potworów dostajesz doświadczenie, tak, za doświadczenie rozwijasz statystyki, tak, jesteś coraz lepszy i masz takie... Zacząłem jako leszcz, a kończę jako ktoś, tak, kto te dzięki potwory temu początkowe... Dzięki mogę wejść tam i zdobyć, tak. Ktoś, kto te początkowe potwory bije po prostu na jedno klepnięcie. A tutaj nie ma tego wrażenia rozwoju. Tutaj po prostu ciułamy. O, zrobiłem quest, wydałem wszystko to, co miałem, zaczynam od zera, ciułamy. I to jest to takie żmudne. Teraz mieliśmy ciekawą partię, bo graliśmy sobie na trzech. Ciuniek poszedł w reputację. To nie jest takie łatwe tak naprawdę. A czy bo reputacja sama z siebie nic nie daje? Tak, nic nie daje. Co więcej, w moim przypadku ja ją traciłem na każdej prawie lokacji, bo każda lokacja wymagała straty reputacji i gdybym jej nie tracił, nie ciągnąłbym żetonów. Gdybym nie ciągnął żetonów, to bym nic w tej grze nie robił. Czyli mógłbym odpuszczać lokację i ciułać ledwo tą reputację. Ja poszedłem w questy, bo stwierdziłem, że da się grać na questy, chociaż nasze poprzednie partie pokazywały, Bo w pierwszej partii wygrały skill pointy, czyli crafting. Tak. No właśnie, stwierdziłem, że kurde, dobra, pogramy sobie na questy, bo to wygląda na trudne i questy się robi żmudnie, faktycznie tak jak powiedziałeś, czyli ciułam, wszystko wydaje, żeby zrobić questa, uciułałem. I tak naprawdę w pewnym momencie miałem takie, zrobiłem trzeciego questa i zostałem z niczym. Miałem dokładnie nic. Nie miałem żadnego przedmiotu, miałem jeden żeton i nie mogłem nic zrobić, bo miałem bardzo kiepską reputację, a to jest tam tak śmiesznie zrobione, że jak masz kiepską reputację, to trochę jak w talizmanie. Jak jesteś dobry albo zły, to inaczej ci funkcjonują niektóre lokacje, a tutaj jest tak, że jak masz złą reputację, to jak masz taką bardzo złą reputację, to nie możesz bić... Nawet nie możesz podejść do tych... Tych maluczkich. Tak. To jest też śmieszne, bo właśnie to powinno być odwrotnie, tak? Że właśnie im bardziej jestem zły, bo jestem zły, tak? To tym bardziej ich pewnie będę bił. I tak to klimatycznie by się to broniło. Także... No właśnie, skoro już jesteśmy przy questach i klimacie... Jaki to jest abstrakcyjny mechanizm? Tak. Właśnie to jest ciekawe. Bo wymieniasz trzy rodzaje zasobów za zdolność. Tak. I to jest nic po prostu. I to jest tak, nie wiadomo skąd to jest wzięte, bo to jest takie dziwne coś. To jest bardzo duży festiwal losowości. Rzuty kostką jak się walczymy. Kostka ma śmieszną sytuację, mamy kostkę, każda ścianka podzielona jest na dwie, czyli atak i obronę. Mamy to losowanie żetonów. To jest wszystko dosyć losowe. Mamy losowy sposób, wychodzą nam te karty specjalne. To wszystko jest losowe, a z drugiej strony, jak się przyjrzysz tej mechanice, to widzisz tam po prostu czyste zamienianie jednego dobra w drugie dobro i to wszystko. Te punkty zwycięstwa to jest po prostu zamienianie surowców na punkty zwycięstwa. Tak. Więc tak naprawdę całym mechaniką to jest taki euras. Euras, w którym... Ubogi euras. Tak, ubogi euras, w którym dosyć przypadkowo zbierasz zasoby, które masz zebrać. Aczkolwiek, znowu będę dziwny, bo pierwsza partia, przez to, że może byliśmy bardzo wyluzowani, jak nie miałem żadnego podejścia do tej gry i tak sobie po prostu zagrałem na zasadzie, okej, zagrajmy sobie to, jest śmiesznie, było dużo naokoło, to taka gra pod tytułem siedzę w knajpie, piję piwo, to spoko, ona mogła być, bo co jest w niej ważnego, ona nie zabiera w ogóle myśli praktycznie, czyli tam nie trzeba za dużo myśleć, tam się robi to, rzucę kostką, aha, wyciągnę, okej, wiem co mogę robić, następny gracz robi. Natomiast jak się grają tak, żeby ją grać i jeszcze myślisz sobie, że o, może ją wygram, to mam poczucie takiego wyrazu na rzet, czyli żmudności, bo ta gra jest tak żmudna, bo tam nie ma żadnego rozwoju. No to jest dokładnie to, co powiedziałem, że ona jest żmudna. Stoisz. Ona jest żmudna, bo jakbym jeszcze miał poczucie, że kurde, jestem coraz lepszy, jestem coraz bardziej napakowany. Bo nawet jak kraftujesz te rzeczy i robisz... To one są jednorazowe i po ich użyciu je tracisz. Wiesz, robisz latarkę i ta latarka się psuje po jednym zapaleniu.
I o co chodzi? No i to jest trochę takie przykre. Fajnie, jak Czuniek tłumaczyłeś tą grę. Czuniek tam mówi, że o, tutaj macie przymoty. Na przymotach to jest taka kulka ognia i to znaczy, że to jest jednorazowe. Nie, to powiedziałem, że na części kart będzie taka ikona. Na części kart będzie taka ikona, znaczy, że to jest jednorazowe. Wszyscy wzięli te talie, przeglądałem te swoje karty i na wszystkich tych kartach jest ta ikonka. No i Czuniek powiedział, na części to same z wszystkimi. Także śmiesznie. Ja ocenę, tutaj tak. Już nie ma co mówić. Powiem tak. Powiedział po 20 minutach monologu. No bo teraz się wkurzyłem, bo te questy, wiesz, widziałeś jak męczyłem no te tak. questy. I ty patrzyłeś na mnie, fakt, że mi załatwiłeś jedną akcję. Właśnie załatwiłeś mi kartą Take That. Na zasadzie miałem jeszcze szansę wygrać, Nie, to było na zasadzie... A teraz wygram grę, a ja powiedziałem nie. No. I Ciuniek powiedział, nie wygrasz. I wygrał on w kolejnej turze. I to było takie, kurde, why, nie? Bo karta ci doszła, bo znaczy, bo ją kupiłeś. Ja wolałbym zagrać w Talizmana. Wiem, że jest hejt ogromny. To jest przykre, no nie? Bo też jak się zastanawiam, jak będziemy tutaj rozmawiać, że... Ja nie przepadam za Talizmanem, ale w zasadzie Talizman można tu podać za przykład, jak taką grę zrobić lepiej. I to było dla mnie takie smutne. Wolałbym, nie wiem, Relik jest razy lepszy, bo naprawdę, ja jakby mogę w takiej grze grać. Właśnie, bo ta gra udaje, że daje ci więcej opcji niż Talizman, a tak naprawdę nie daje. Daje ci jeszcze mniej opcji niż Talizman. Talizman daje ci opcję pójść w prawo, pójść w lewo i to jest mniej więcej... To jest bardzo dobre. To jest mało, ale jest uczciwe. No i bo masz wybór. Tak, a jak grasz w Relika, to w ogóle jeszcze możesz wybrać kolor pola, na którym pójdziesz. Nie, polecamy Relika. Jeśli ktoś chce grać w grę tego typu, to raczej Relik. No tak, szczególnie, że tam jeszcze dodatki. Nie, ja powiem tak, że jeżeli to się uda, polska edycja tego, to po prostu współczuję wszystkim, którzy to zakupią lub wesprą. Komuś się na pewno spodoba. Komuś się na pewno spodoba, są takie osoby. Ja takie osoby znam, nie ma problemu. Natomiast myśmy grali z kilkoma osobami i żadna z tych osób nie powiedziała, że to jest fajne, że to było jakiekolwiek fajne przeżycie. I to jest chyba też dosyć ważny wyznacznik, bo my możemy być już starymi alkoholentami, na zasadzie zagrałem za dużo gier, jestem eurosucharzystą i nie gram w takie gry. Natomiast ludzie, którzy z nami grali, nie bawili się przy tych grach. Jak dzisiaj poprosiliśmy kolegę, żeby z nami zagrał, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to chodzi na 3, czy będzie szybciej, bo graliśmy w większym składzie i chcieliśmy zobaczyć teraz, czy będzie szybciej. Po pierwsze, nie było szybciej. Znaczy, było trochę szybciej, w sensie graliśmy mniej czasu, ale wrażenie było jeszcze gorsze. No tak, znaczy, no takiej żmudności. A po drugie, kolega powiedział, jak powiedzieliśmy Raid and Trade, to powiedział tylko na zasadzie, że naprawdę, tylko dlatego, że tu przyjechał, to zagrał, nie? To nie było na zasadzie, zagrałem w Raid and Trade. No niestety, dla mnie 6,5 tysiąca to jest numer na BGG. To jest jeszcze pewnie z 500 za wysoko, moim zdaniem. Także Raid and Trade to chyba jest jedna z najgorszych gier, jaką grałem. Najgorszych w tym roku. W tym roku mamy luty dopiero. No to w tym roku na pewno. W tym roku tak. W tym roku na pewno, ze stycznia i lutego najgorsza gra, jaką grałem. Czyli co? Czyli zero. Jeden. Ja nie będę tego hejtował jakoś tak strasznie, ale nudzi mnie, brak rozwoju, co powiedzieć, zero. No właśnie. Ludzie, grajcie w Relika. Ja nie tylko mówię, że nie chodzi, że hejtuję, tylko po prostu, kurczę, no to jest na takiej zasadzie, jak tam niektórzy piszą, dostał do recenzji, to teraz, wiesz, musi grać. I tutaj to musi było takie bardzo sugestywne, że musieliśmy grać i nie było to przyjemne w żaden sposób. I naprawdę, bo się nie zrażałem, bo w pierwszym nawet starałem się wczuć klimat. Nawet mówiłem, że jestem, jakim jestem postacią i tak dalej. Nie. Raid and Trade, nie. No dziękujemy, dobranoc. Tak, dziękujemy Wam bardzo za posłuchanie. Mam nadzieję, że nie zraziliśmy Was bardzo. I tym miłym akcentem o Raid and Trade mówili Ciuniek i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.